No, witam was w kolejnym Afterbirth Custom Challenge i w zasadzie miał dzisiaj być jakiś film z nowej gry, ale nie wiem za co się zabrać, więc mam Isaaca, a jak wiecie co jest teraz popularne, fajne i co może mnie zainteresować, to z gier nowych na rynku co są, to możecie mi wysyłać propozycje w komentarzach. Ale dzisiaj mamy challenge od użytkownika Pliki, który nazywa się Mario, it's me, Mario. Możesz wchodzić do Treasure Roomu raz na dwa piętra. Ty decydujesz, od którego zaczynasz. Spoko. Jeżeli wy macie jakiś challenge i chcielibyście dodać, to na mojej stronie, do której link macie w opisie. Jest karta, zakładka Custom, dodaj nowy challenge. I możecie to wypełnić swoim własnym wyzwaniem. Pamiętajcie, że w polu kod do challenge'a umieszczacie kod wygenerowany przez Afterbirth Custom Challenge Launcher. Żeby nie było tam żadnego innego syfu, tylko to. I tam musi się umieścić, więc jeżeli chcecie zrobić mi challenge, to musicie powymyśleć jakieś itemy na porządek. A challenge od Plikiego, o ile to się tak odmienia, wygląda następująco. To jest taki Mario, bo możemy jumpować, mamy też troszkę grzybów, mamy więcej grzybów. I mamy tu wpiksy. Dodatkową wytyczną jest to, że mogę wchodzić do Treasure Roomu raz na dwa piętra i ja decyduję, od którego zaczynam. Tutaj chyba nic się nie pozmieniało. Dobra, więc w takim razie, jeżeli wszystko jest już ogarnięte, to przechodzimy do gry, w której musimy grać Isaaciem, tak tam pisało. Okej, normal mode. Isaac. Jesteśmy grzybiarzem teraz, fangajem. Mamy trzy grzybony. Nie mogę wchodzić do... mogę wchodzić co drugiego Treasure Rooma, tak? Dobrze, na pewno? Do Treasure Roomu raz na dwa piętra. Zacznijmy raczej od tego piętra. Dlaczego? Dlatego, że jest darmowy, więc po prostu wejdziemy tutaj, bo klucza nie będzie wymagać. I będziemy od tego piętra, jak to się nazywa? Halo! Nieparzystych! Zaczynać! Czyli, że na jedynkach będziemy mogli wchodzić. Dwa są hearty, to jest zajebisty deal. Super, mam całkiem sporo healthy, naprawdę. Mój health jest pokaźny strasznie. Wow! Żółta bomba? Jak to działało? Dobra, przecież osiągnąłem save'a, który ma 100% i ja chyba... Ja pierwszy raz widzę coś takiego, bo ja nie miałem czegoś takiego wcześniej, więc... Once peak, you gain unlimited bombs. Use for the rest of the floor. Jezus Maria, dobra. Ja myślałem, że te unlocki to dają tylko jakieś śmieszne itemy, a tu jest w cholerę innych dziwnych rzeczy. W ogóle to ogarnąłem dopiero dzisiaj. Dzisiaj jak nagrywam. Że jest coś takiego jak easter egg w tej grze i to się odblokowuje poprzez granie na tych seedach specjalnych. I to, tak, zrobiłem film o seedach w Rebirthie, ale nie grałem na żadnych i w Afterbirthie dopiero są te easter eggi i też nie grałem na żadnym seedzie, więc no. Brawo ja, dopiero dzisiaj się skapłem, że coś takiego istnieje, nie? To trzeba mieć kurde zapłon. Dobra, mamy nieskończoną ilość bomb, więc mogę wyciągnąć to serce za darmo. Jej! Ej, naprawdę! Magia tych serc jest potężna. Tak wygląda seed i moje statystyki. Ręcz mam je bitny, po prostu. Damage całkiem fajny. Bamfriend. No ja nie wiem, czy ziomuś ciebie bym chciał. Okej. To mi się podoba. Zejście w dół. Dobra, chodź Bamfriend, niech ci będzie. Shit! Dobra. Nic nie ma napisanego o itemach, które będą poza Treasure Roomem. Dzień dobry. Double Shot Specs mi się podoba. Okej, podwójny damage, to jest zawsze zajebiste. Ten item jest zawsze dobry. A, jeszcze mam trinketa, który sprawia, że nie mogę mieć itemów aktywnych, więc sobie super. Dzisiaj mi się bardzo podoba. Zaraz, tu nie może być Secret Roomu, nie? Nie, tu nie może być. Posprawdzajmy wszystkie miejsca, skoro unlimited ilość bomb. To mogę powysadać wszystko w zasadzie. Nie pamiętam co gdzie było, nie pamiętam... A tu by ogniska, więc tu raczej nic nie może być. Tu raczej nic nie będzie, tu raczej nic nie będzie i tu raczej też nic nie będzie. Dobra, szukajmy secret room, nie? Skoro mam unlimited bomb usage, to mogę posprawdzać każdy zakamarek. Więc pewnie tutaj będzie coś ładnego. Dzień dobry. Wolę no more, chociaż... Nie, walić. No more, never again. No. To jest znacznie lepsze. Ej, to w takim razie Super Secret Room jest. Super Secret Room graniczy... A nie, to jest zwykły room. Dobra, Super Secret Room było tamto, a to jest zwykły Secret Room. Dobra, rozumiem, nieważne. Ja się nie znam. Nie wiem, co to jest Isaac. A i muszę pamiętać o tym, że mam
że mam gunwo do skakania. Dobra, kluczek mogę wziąć i mogę go zużyć na tej skrzynce. Ponieważ i tarter rooma na kolejnym piętrze nie zaliczę. I się na pewno tylko sprawdzę, że wszystko przeczytałem. No tak, tylko, to dobra. Żeby mi się nie pomyliły z jakimś innym challenge'em teoretycznym, czy coś, musiałem sprawdzić jeszcze raz. Dobra, Duke of Flies, bardzo easy boss, bardzo boss łatwiutki. Yep, rozklepany. Ten double shot naprawdę robi swoje teraz. Health up niech ci będzie. Teraz bardzo ładną ilość zdrowia, jak jeszcze zgarnę jednego Soul Hearta, będzie wyśrodkowane perfekcyjnie, wszystko idealnie. W sumie mój damage jest na praktycznie 5. I to i tak najwięcej daje mi... Chyba ten... No najwięcej daje mi praktycznie teraz ten double shot. Jeszcze jak będę miał jakieś inne Devil Rune, tak. Damage upy w przyszłości, to Magic Mushroom też będzie działał świetnie. Ponieważ jak wiadomo jest on mnożnikiem. Więc każdy kolejny damage up będzie dać mi znacznie więcej niż jakby dawał mi w początkowej formie Isaacowej. Ała, to nie było zamierzone. Niestety. Ale naprawdę damage podwójny dzięki double shotowi jest genialny, bo ten double shot nie zwiększa tier rate, znaczy nie zwiększa delayu, o. Czyli nie zmniejsza tier rate'u, co jest praktycznie no troszeczkę OP. Tak, to jest świetny item, biorę go. Dobra, nie kompromitujmy się. Na szczęście w niego nie wleciałem, tak, bo chyba nie wiem, czy bym go chciał. Przecież w sumie, jak mam spory ręcz, to nie jest aż takie ciężkie, nie? Ponieważ ręcz mam na całe pięterko, więc... W zasadzie to mógłbym teoretycznie wziąć tego Bloodrayna, no nie wiem, jeszcze pomyślę nad nim. Więcej damage, więcej health upów. Okej. Tak. Healtha mam sporo, niech ci będzie, że wezmę samego Spirit of the Night. Co praktycznie nie jest opłacalne. Ale jeszcze dostanę Soul Hearty. Niech będzie, wezmę tego Bob Sprayna, skoro już to jest. Teraz praktycznie nie potrzebuję tego skakania Mariowego. How to jumpa, bo mam latanie. W sumie Spirit Demon jest takim głównym, nie? Ale w sumie było, a mam cholerę zdrowia, więc chyba mogę sobie na to pozwolić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu nie wejdę, sniff. Mam za dużo zdrowia jednak niż mi się wydaje. Nawet biorąc dwa Devil Deal'e. Okej, niech ci będzie. Bądź sobie familiaru niż przeciwników, ładnie tam... On efekty daje randomowe, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, mam 12 centów, więc... nie, wait, to nie jest sklep. To na mapę patrzyłem, że to jest sklep, bo naprawdę nic nie widzę tutaj. No tu jest sklep. Tutaj mogę sobie... Kupię sobie baterię, jakbym miał okazję na wymianę... Nie! Wstrętny Francuzie. To może być przydatne, ale chyba wolę na razie No More'a, bo on jest dość ciekawy. Czyli Never Again'a. Nie wiem, No More mi jakoś bardzo pasuje do tego. Chodź tutaj, bateryjko, przydasz mi się, jeżeli wymienię aktywny item na coś innego. I tak w zasadzie... A, Strength mi się na nic nie przyda praktycznie. Bo on daje mnożnik do damage'a tylko, a mnożnik do damage'a ten sam. Daje Magic Mushroom, więc to jest chyba bezużyteczne. Okej, Flooded Caves, lecimy jak przecinek. Jakoś tak się zdarza, że jak tak na tych challenge jakieś świetne seedy mi się generują, które dają mi po prostu dobre itemy też na początek. Power Peel. I challenge sam w sobie daje mi troszkę damage upu. I jeszcze sobie takiego giganego seeda. Jej, złoty held. Złoty heart. Dostanę centa, ale będę szczęśliwym człowiekiem. Jest i nas boss room. Nie nasz, to jest nas, NASA. Więc idźmy do tego NASA i... Jej! Little Peep, na szczęście nie Bloat, ponieważ Bloat jest bólem w dupsku. Większym troszeczkę. A z nim sobie jesteśmy w stanie rajtowo dać radę poradzić, nawet stojąc naprzeciwko niego. Co jest... dobre! I Squeezy Tears Up, super. Tutaj mogę już wejść do Secret Super Treasure Roomu. Ponieważ to jest Super Secret Treasure Room, a nie zwykły Treasure Room. Dobra, wiadomo było, dlaczego mam nie brać... Ej, w cholerę z tych centów. Jeszcze śmierdziel wszystko podpierdzielił, fuck. Trzeba było go nie brać, The Fool. Wow, przyda mi się The Fool. Nie, oddaj mi tamto. Więc szukajmy naszego... Chociaż w sumie nie mam kluczy, to może mi żebrak teraz pomoże w znalezieniu klucza, jeżeli... Jeżeli mam taki problem z tym, więc w sumie mogę mu centy poddawać, bo on mi też może dropić kluczyki, więc... Nie dropnie mi na razie. Dobra, otworzę to i tak. Jej, dwa klucze, zajebiście.
Curse of the... To jest dziadostwo, nie? Ale... Kusi mnie, żeby to wziąć tak po prostu. Żeby było zabawniej. I tak mam sporo damage'a. Mam duże szanse na wygranie tego rana. Więc zaczynam brać głupie rzeczy, które mnie zaraz udupią. Ale to typowo. Spokojnie. Late'owo już wziąłem tego Bullsbraina. Co się może gorszego stać? Wow! Wziąć jeszcze coś gorszego. Zmniejsza mi range, ale bardzo fajnie przelatuje. Ej, w sumie z piercingiem to może być całkiem zabawne. Patrzcie. Jepie boy. Okej, zabawa się rozpoczyna teraz. Friendly fucking end. Chociaż w sumie, jeżeli mam tego dziadowskiego how to jumpa, to może bym wolał coś innego mieć. Żeby wymienić tego how to jumpa, skoro jest taką latanie. How to jump mi się do niczego nie przyda. Tam jest Kerestrum, widziałem go. A never again by mi tylko zabierał możliwości na zmianę tego itemu, coś innego. Ponieważ wyrzuca aktywowalne itemy z puli, więc dobrze było się go pozbyć. To mi się nic nie zrobi. Deful, no kuźwa, Deful też jest zbytnio dziadowski. Na matce go mogę użyć, może mi się w końcu uda stajmować tak, żeby wziąć i negatywa, i Polaroida. Bo ostatnio tego nie umiem wyczuć. Kiedy się wyteleportować? Albo na boss raz, żeby podpieprzyć item i uciec, wow! To jest dobry pomysł, żeby nie walczyć i nie tracić z głupia zdrowia. Jej, fuck! Bomby! Pur. W sumie egzystyczne... Ała. Jak jest jeszcze duży pokoik, to te bomby mogą działać, ponieważ nie będę jakoś dużo mocno w nie wbiegał, ale jak na przykład byśmy mieli malutki pokój, jeden na jeden, to byłby troszkę problem. Znaczy pół na pół w zasadzie. Ponieważ by tych bomb się tyle pojawiło, że prawdopodobnie bym nie miał dokąd uciekać, więc tak, na duże piętra, na duże pokoje to ma sens. Ale na takie te malutkie to już wtedy... Będę mieć problem, zobaczymy, że tak się stanie. Czy jakiekolwiek się na tej mapie wygeneruje? Probably, bo szansa na taki... Taki pokoik nie jest aż taka mała. Czy ja chcę wysadać tego żebraka? Dobra, niech mu będzie. Jep, cent, 5 centów dla mnie, nice. Czy to będzie przejście dalej? Jej, nawet jest przejście dalej, okej. Okay. Śmieszny layout poziomu. W sumie nie wiem, czy był śmieszny. Pewnie mnie ten skonfigurował ten ruch, w którym byłem. Tutaj wejść nie mogę, więc się tylko smakiem itemu obędę, spoko. Mi pasuje i tak mam całkiem spoko set. Nie potrzebuję brać na razie niczego innego. Mam dużo zdrowia, mam dużo damage'a, mam dużo wszystkiego innego. Mam mało kluczy, to jest... Troszkę był w dupsku. Nawet nie wchodząc do każdego treasure roomu mam mało kluczy, więc... Okej. Okay. Co ja mówiłem o kluczach? Nie wiem. Bobs? To. Jak to działało? Aha, że dostawiają ten creep zielony, spoko. Czy to jest lepsze, czy Liberty Cup jest lepsze? Liberty Cup daje mapę czasami. A mapa jest czasami przydatna, więc niech będzie, że zostaje z Liberty Cupem. Nie przejdę tędy, fuck. Wiesz, mi się, że to jest skrócę. Idąc po skosie w dół, nie wiem, tak chciałem się dolej siadę jakoś trzymać, nie dlaczego. Isaac versus Greed! Fuck, bomby! Ale mam Steam Sale'a, więc kolejne itemy będą tańsze. Może Greed jest wkurzający bez Greedem, ale dał przydatne gówno, więc... Za to się go chwali. Jej, dobrze, idę w dobrą stronę do bossa. Pyr. Te kosty są idealne. W sumie jak mamy piercing, ja mamy ten... I mamy Mirrora. To praktycznie działa podwójnie, więc... Mirror ma tu sens, fak. I piercing ma sens na tym czymś. Więc great. Holy balls. Multidimensional body. To nie jest overpowered ani trochę. Jack Crax. Czy ja coś jeszcze chcę przeglądać? Nope. Raczej nie. Raczej wszystko zrobione. Więc off we go. That's one! Tutaj mogę wziąć item z treasure roomu. Wow, w ogóle ten shot speed z tych łez. What the fuck, ale mamy jeszcze jakiś ręcz podupiony. Co to się kuźwa z tym dzieje, że tak daleko leci? To wylatuje z... Nie, chwila, co? Które łzy lecą dalej, a które wylatują? Strzelam raz. A nie, to wtedy multidimensjonalne... A teraz są kosy? What? Kosy są moje normalne. Dobra, nie wiem czemu są... Nie wiem czemu mam trzy rodzaje łez, powinny mieć dwa rodzaje łez. Dzięki tym multidimensional... Maybe więcej bomb.
tak. Nie, dobra. Bombę moje mi tego nie aktywują. Najwyraźniej, to w sumie jest dobre. Niech jej na ręce mogę walczyć. Tak, liczę na jakieś cricket heada. Czy coś w tym stylu. Mam piercing, więc nie muszę się zmęczyć. Dobry. Dobra, jest ogólnie teraz zapierdziel wszystkimi łzami, nie? The world, dobra. Palmy sobie go teraz, Defula zabieram za sobą. Dobra. Generalnie to odbicie dało mi bardzo ładny efekt. I wszystko zapierniczam tymi samymi łzami, fuck you. Bez ogólnie tego zajeb. Czy to jest Smart Flash? Czy to jest Bad Protector? Zawsze mylą mi się dwa oba, ale w sumie czy ja potrzebuję któregokolwiek z nich? Mogę porolować na coś sensownego, prawda? Na przykład nie mam spad. Nie. Coś sensownego, okej. Okay. Pier, damage, dobry. Damage, noise. I nasz boss jest tam. Idziemy jeszcze przez Chaos Rooma tylko do tego. Do tego miejsca. Do tego miejsca, gdzie boss zaraz szczeźnie to potężnie. Bo arsenał mojej quest się powiększa. Całkiem dobre efekty wchodzą. Pier. Dobra, czy w Kerzumie coś ładnego będzie? Gapi w jednej skrzynce. Nope, jednak nie. W sumie to jest taki rana, którym gapi jego na praktyce na przykład nie potrzebuje, ale... Ale jakby był, to byłoby całkiem miło, prawda? W sumie ciekawy jestem, czy z tym buildem Hasha pokonał. Może jest taka szansa? Obsrane, więc nie będzie przejścia na dół. Będzie przejście zwykłe na dół. Duszowego żebraka możemy olać. Czy to mi coś da? Czemu miałbym coś dać, machulę? Uuu, explosive diarrhea! Wypadł od bomb. I tak ma za dużo bomb w swoim życiu, które sam generuje. Z dupska, jak dostanę damage. Lepsza niż to, co mam. I to też się przydać może. Nie przydało się to bardzo. Karta High Priestess. Nope, dalej fula. Pyr. Kolejna bombka do kolekcji. Czym ty jesteś? Jesteś Monstro 2. Lightowo, patrz jaki masz. Widzisz ten Bullet Hell? Dzień dobry. Właśnie zdychasz, śmieciu. Miło było, ale Halo. Nice! Okej, okay, całkiem ładne itemy dostaję. Pyr. All stats up. Kolejne pięterko, w sumie nie ma co siedzieć. Praktycznie to na razie te wszystkie trzy challenge, które grałem, jakoś tak śmiesznie wychodzą. Że i one dają mi coś sporo damage na początek i gra mi daje sporo damage na początek, więc praktycznie te trzy rany to jest praktycznie takie zruchanie gry, bo ją robię w sekundę. The Fool. Piny! Raz, dwa, trzy. Są trzy czy są dwa? Trzy są, nice. Patrzcie, jak, w sumie ile ich miało być, jak nie trzy. Magician, nie. No bo strapa nie wejdę, jasne. Dobra. Poczekam, spoko ziomuś, lubisz się schować, już potem wyskoczyć nienacka, jasne, rozumiem to. Dziwne hobby, ale twoje własne, to się liczy. W sumie czym bateryjek nie podnoszę, jakoś mam w głowie cały czas, że mam item, który nie ma paska ładowania. A już go zmieniłem na coś innego, ale strength w sumie nie jest ciekawy, więc... W sumie, jeżeli on coś takie itemy, takie karty, to nie muszę brać tych bateryjek, mech. Mogę bombki dostawać na przykład. Puf! Będzie so hard? Nope. Jej, super grid. Jakoś się spodziewałem, że będzie grid w tym miejscu, nie? Nie wiem dlaczego, jakoś taka intuicja kobieca po prostu mi się włączyła. I tak, kurde, to będzie grid pewnie. Jeb, grid. Tears Down to nie jest piguła, która mnie bardzo, bardzo cieszy. Her Battery, to mnie cieszy. To mnie cieszy. To jest Jezus Maria. Cały czas mam walony tu w klapsy, nie? Pyr. To jest dwójka, tu wejść nie mogę. Dang that. Dobra, więc mogę praktycznie do bossa zraszyć. 15 sekund. Boss rush jest prawdziwy, nie? Boss rush is fucking real. Pyr. Multidimensional tears. Shitload of łzy. Jep. Jezus Marian, liczyłem na jakiegoś jeszcze Devil Deala, fuck. Dual Diamonds? Okej, Dual Diamonds nie będzie. Sigmata, Jezus Marian, fuck. Ra? Nie, za dobre itemy, trzy bym z tych rzeczy bym wziął.
Raka chcę, czy chcę mieć Soulherty, czy Stigmatę, bo wezmę Raka. You feel fucking protected i wypadł stąd. Wziąłem Raka. Rak się przyda. Rak jest naprawdę czymś przydatnym, przynajmniej w tej grze, bo tak to nie życzę nikomu, żeby miał normalnie. Sobie też nie. Ej, wszedłbym tutaj dla jej, żeby zobaczyć, co tu jest, nie? Czasem jakby coś tu będzie ciekawego, to może to z puli usunę. Nie wiem, w jakiej puli miałby się to pojawić na nowo, ale... Dobra, olać. Tu było co? Tu był def. Dobra, def jest bardziej przydatny niż strength. Lecimy. 16 minut, jak kuźwa, bardzo króciutkie. 20 minut cały odcinek na razie, 21 prawie. Scared Wump! Poszarpany vagin, dzień dobry. Melduje się na służbie. Na szczęście mam raka, więc te wszystkie strzały od przeciwników robią mi dwa razy mniej damage'a, czyli no może nie, dobra, nie, może nie dwa razy mniej, ale po prostu robią mi pół serduszka zamiast pełnego. Co jest całkiem dobrą opcją. Jej, double chat mi się napierdziela na altemie. W sumie ten item nie jest jakiś świetny pod double charge, ale jakby mam tego... Jeśli była okazja do kupienia, to czemu by nie? Aha, jeśli tak mam sporo, jeżeli kupowałem dużo itemów. Wszystko dzięki przecenie. Bo był 11.11, dlatego była przecena i gra też tak pomyślała. To o to chodzi. Jep, 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 jep! Naprawdę dostałem HV up. Naprawdę dostałem Krampusa. Daj mi węgiel, proszę cię. Dasz mi naprawdę głupią głowę swoją śmierdzącą, ale proszę cię o węgiel. O fuck! Ale to będzie latać i rosnąć i to będzie w kółko. Dobra, to jest idealne. Węgiel jest zajebistą synergią do Mirora. Do My Reflection. Czy chcę tego HP upa? Chcę mieć tego HP upa, żeby mieć health na full, więc... Devil Diamonds. Justice. Def i co? Aha, dwa defy? Jest def, dwa defy strength? What? Skąd tu tyle kart się wzięło? Dobra. Zróbmy Rasha, nie? Praktycznie to tutaj nie ma czego szukać na łombach i na katedrach, więc... Możemy po prostu przelecieć. Jej, jeszcze mi się włącza idealnie ten. Matka, w sumie dobra, chcę iść tutaj na... Chcę iść w to miejsce. Fuck you. Jest już jeszcze duża trollbomba się zrespiła, super. Chcę iść w to miejsce, żeby walczyć z minibossem. Jej, ale go szybko rozruchałem. Mister Boom? Ech, już wolę miejsce, co mam. Reusable Tarot Cards. Dobra, chodźmy tu. W sumie tam pokoik na dwa klucze gdzieś. Na tym piętrze mogę wejść do Secret Roomu, znaczy do Treasure Roomu. Czemu mówię Secret Room na Treasure Roomie? Pomocy. Pewnie dlatego, że nie wchodzę do Treasure Roomów, dlatego są dla mnie niezrozumiałe, bo nie wiem co w nich jest i są sekretne, więc mówię na nie Secret, tak. Samson zlopnie. Full Liberty Kappa? Pyr, pyr. Znowu forget me fucking now. Biorę teraz cię do chesta, wiesz? Biorę cię do chesta, robię sobie 8 itemów na początku zamiast 4. Przykro mi. Teraz do tego czasu dotrwasz jednak, nie? Mam dwa charge'e na tym itemie, Jezus. Ja bym zrobił tak, jak mam dwa charge'e na nim, to mi się nie zużywa. I mogę go użyć jeszcze. Naprawdę, mam dużo charge'e na ten item. Jeszcze mogę sobie bateryjką naładować, jakbym chciał, ale no, przykro mi. To ma jedno użycie. To, no, przyda mi się na pewno. Te wszystkie bateryjki są bardzo useful dla mnie aktualnie. Ruchanie żebraka. Mam dużo monet, więc gówno z nimi zrobię. Mogę tu posiedzieć. Co to za łzy tam poleciały w tamtą stronę? I te łzy naprawdę też idealnie wyglądają, nie? Złoty kluczor. Złoty kluczor nie brzmi jak coś zachęcającego. Bombka też nie brzmi item. Byś coś dał sensownego, to bym się ucieszył, nie? A nie, HP up. When makes you larger? O tak. Im większy Isaac, tym mocniejszy Isaac. Czuję, jak mi damage rośnie. Co robiła trójka? Tak często używam tych, że pamiętam. We rolls all pickups on the floor. To wyjdę na końcu. Przejdź mi się najpierw tam. All pickups, więc narysmy trochę pickupów jeszcze. To będę chciał rolować. Tam zgarnę. Chociaż ten pickups, czy to roluje jak D20, że te bomby odpalone też, czy nie? To jest Power Pill.
Not useful. Sprawdźmy to. To chyba działa B20, bo nie zrolowało skrzynkę otwartą. Blood Penny nie. Kluczyków sporo mam. Masz śmierć, bo dobra wejście. Zobaczmy, czy te bomby są zrolowane. Nope. Niestety nie. Ale Secret Room mi odblokowały. Nice. Spowolnionego Secret Room dodatkowo. Który mogą być fantastyczne wspaniałości w postaci wybuchających czerwonych ognisk, które nie wybuchają. Raz. Dwa. Mask? Naprawdę? Mask? Czy Infamy? Czy Mask? Czyli maska? Czyli maska? Okej, gro. Coś ty mnie chyba za bardzo rozpieszczasz ostatnio. Nie mam naprawdę na co narzekać. Aktualnie moje buildy są genialne. To jest dobre, propsuję. Jezus Marian, dobra, ja wiem dlaczego ty mi dajesz takie rzeczy, ponieważ tu jest hash. I kusi mnie, żeby tam pójść. Ponieważ mogę dać rady, ale mogę też to spieprzyć. Naprawdę nie wiem, czy ja tam chcę iść. Na damage'a robię sporo. Dobra, najwyżej przegram pierwszy change. Ale nie powinienem, mam sporo wszystkiego. Jeszcze mi infę mi dali. Pyr, pyr, pyr. Złota podkowa. Feels lucky. Ale feels lucky to mi się ruszę już nie przyda. Który najpierw, lewy czy prawy? Lewy. Pyromaniac, albo coś czego nie wiem. Zedek will give random Zedek effect that turns every floor. Pyromaniac, będę mógł się ewentualnie mam Bob's Brain'a i Pyromaniac! Zajebiście. Nie. Czy ja chcę, żeby mi klucze śmierci zabierał? Nie. Czy ja chcę serca Izaka? Nie. Jeb się. Po prostu tu nic nie ma. Chyba są skałki jeszcze niebieskie. To może coś sensownego jeszcze z tego pokoju zgarnę. Nie. A tu... Jasne, jeszcze jak. Są harta zgarnę. Ty, to może tam też było. Jakby tutaj często są niebieskie skałki, więc... No, tu raczej nie widzę. Jakoś tak nic takiego... Mi tego sensownego X-a nie przypomina, więc... Jeszcze sklepik zostaje. Kompas w tym miejscu nie jest aż tak potrzebny, ale przyda mi się poza tym miejscem. Jej. Hierophant mi się przyda tam. Devil też mi się przyda tam. Fuck. Co mam teraz zrobić? Devil mi się przyda bardziej. Dobra. Tu jest wszystko. No okej. Cześć Haszu, coś ostatnio cię często widzę. Jakoś ostatnio zapierdzielam po prostu przed siebie. Zamiast grać jakoś sensownie długo. To za szybko mi to wszystko idzie, bo w pół godziny dochodzę tutaj. Dobra. To się nazywa Shitload West. Shitload West. Niestety do niego nie mogę podchodzić, żeby ten shitload aż tak ładnie zadziałał, ale to i tak się sprawdza, ponieważ te łzy zawracają same z siebie. Dobra. Ej, jest zatruty dzięki Bob Brainowi. Patrzcie, Bob Brain jest dobry. Zatruwa hasze. I nie rani mnie pierwszy raz w życiu, a czy może nie pierwszy, może drugi, bo nieczęsto mam Pyromaniaka z Bob Brainem. Ale zawsze jak mam Pyromaniaka, to chcę bać Bob Braina. Pyr, 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 dawaj, patrz jak się wszystko powazuje. Mam węgiel szmato, patrz. Kurde, ta łza po lewej stronie, jak one są takie bitne. Z takim jeszcze głównym, jakimś czarnym środkiem. Jej, jeszcze mam raka, to koło mi robi wszystko po pół. Idealnie. Przydałoby mi się, wiecie co? Nieśmiertelność z Polaroida cały czas. To by było idealne teraz. Nie draw się po głowie, jak się bijesz z ważnym bossem, tak? Jak się bijesz z master bossem tej gry, to nie rób takich pierdół. Spoko, pół helta teraz będzie miał. Ale będzie hał. Więc już nie dużo zostało. 20-20. Bardzo ładna ilość łez. Polecam. Jakoś teraz mi zakręcić tak trzeba, żeby mu wleciały w mordę wszystkie. Okej, okay, teraz jest w ładnym miejscu. Stoję, chwila. Bo Infamy mnie chroni bardzo. Przed tymi łzami. Cholernie bardzo. Nie! Chwila, muszę stanąć w dobrym miejscu po prostu, żeby to we mnie nie wlatywało. A to nie jest aż takie łatwe. Jak nie widzę, co jest na ekranie. Pyr, 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 pyr. Ała, fuck you!
Dobra, chyba stoi dobre. Nie, 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 bo tego jest za dużo, po prostu nie widzę jak to leci. Wypadł sobie stąd. Nie, po prostu za dużo rzeczy na ekranie, ja nie mam pojęcia jak te łzy lecą, ja nie mam jak tego unikać, bo alp, za dużo moich łez. No tu jest w sumie spoko, bo robi dużo damage, ale nie mogę unikać. Uwaga, niebieskie światło zaraz będą lecieć? Jeszcze nie, ale spokojnie już się szmaciarz przygotowuje, czuję to. To co, forget me now i jeszcze raz hasza będziemy jechać, nie? Te dwa hasze na odcinku to w sumie był niezły, dobry plan. Znaczy śmieszny plan, ale chyba tego forget me now wolę zostawić na jakiegoś chesta czy coś z tyłu. W sumie dobra i tego kelta mało dość. Raczej bym nie był w stanie go zrobić. Do widzenia! Pyr, 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 pyr. Ale ma pyromaniaka w sumie, to mógłby się leczyć wszystkim. Jeszcze te bomby mi nic nie zadają. Mogę w nich stać. Czy ja chcę robić double hasza? Teraz. Jarek, nie bądź pizda, rób double hasza. Spizdawać? Ej, ja się mogę leczyć nieskończoność z tymi bombami. Bo mi za pół. One leczą mnie całe serce. Tak, leczą mnie całe serce? Sprawdzić muszę. One heart. To mnie kusi strasznie. Pierwszy raz double womb. Znaczy double blue womb. Okej. Okay. Niech będzie. Kusi mnie ta opcja bardzo. Kusiła, bo w sumie teraz ją robię. Niech hash będzie zaslowowany, to jest jedyne co proszę aktualnie. To będzie takie idealne. Hourglass. Bardzo użyteczne, ale z SMB Superfan brzmi całkiem przyjemnie. To jest ten głupi gówniany Hourglass, nie? Tak na pewno tylko sprawdzić, czy to nie ma czegoś nowego. Glowing Hourglass. Rewind the... Co ja mógłbym wziąć, jakbym spieprzył walkę, nie? Teoretycznie. Ale SMB Superfan chyba jest bardziej przyjemny. Fajnie, tylko nie jestem lostem. Nie wiem, czy mi się akurat jest tak użyteczne. Each time enter new room, ja rozumiem. Negated once only, ale... No nie wiem, czy jedna negacja mi się przyda, tak nie. Biorę Chaba, ponieważ robi damage. To... Diarrhea mi się przyda, żeby się uleczyć. Mogę diarrheować w cholerę razy, wow. Chwila. Co mnie sprawdzić? Jeszcze mnie sprawdzić, co dokładnie daje SMB Superfan. W sumie dobra, i tak biorę SMB Superfan, ponieważ mam diarrhea. Daje damage, dobra. Czyli dobrze myślałem, że to trochę damage'a podnosi. Tak myślałem, czy dodaje damage'a, bo jak daje, to trochę mało chyba. Okej, okay, it's gonna be good. Czy już jest good generalnie. Ale jest po prostu zabawnie. Jeszcze robię hasza drugi raz podczas tego samego rana. Jej. Słyszę przedłużanie odcinka, jej. Arek, robisz to specjalnie, żeby odcinek był dłuższy niż 10 minut, żeby móc reklamy włączyć. Tak. Bo on ma teraz minut 3. 3.3 minuty. Puf, 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 puf. Aby mnie leczyło, gówno. Kurde, The Soul mieć tutaj, nie? The Soul na haszu. Czy on jest zeslowowany? On jest zeslowowany. Wygrałem z rakiem, tak troszeczkę jakby teraz. On ma perla Maslowa na morcie. Okej. Okay. Jak te łzy spadają wolno? Dobra, nie słyszę, żeby muzyka była jakieś mocno zeslowowana. Mi się wydaje, że ta muzyka jest taka normalna, jakby tylko bossa zeslowowało. Nie wiem. No dobra, w każdym bądź razie on strzela bardzo, bardzo wolno, więc... Moje prośby zostały wysłuchane, hasz jest zeslowowany, nice. Ja jeszcze mi bomby wypadają ze mnie. Dzięki fani pakowi. Mogę mu na mordzie stanąć. Tak! Myślę, że tak jak jest wciśnięty w ziemię, to mnie przyjmie, ale jednak nie. No, wystaw mordę. Już nie ma żadnych łez na ekranie. Dzień dobry. Połowa zdrowia, nice. Jeszcze się obrócił w moją stronę, kurde, patrzcie go. Czeka na mnie, patrzcie, widzę, że na mnie mu zależy. Pyr, 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 pyr. Nabrał się powoli bym skary na tym łąbie. I jedna trzecia helta. Proszę bardzo. Infemi mnie chroni bardzo dobrze.
Ponieważ ja, jak widzicie, mam dużo łez na ekranie i sam nie chcę uciekać, bo byłoby mi ciężko. Musiałem puścić guzik od strzelania, prawda? Żeby wiedzieć, gdzie co jest, więc wolę nie, wolę stać w miejscu. To jest teraz challenge, żeby go Derion go zabić. Jej, wyleczyło mnie. Zajebiste jest to, powiem maniakiem. Pyr, bydlak śmierdziel się wkurzył, troszkę. Dawaj, wyleż mnie, I double Derion, danke. Kiedy Derion odpalić? Jeszcze trochę czasu jest. Chyba teraz już. Deiria! Dawaj! Był, jeep! Zabiłem Syriusza Blacka moimi własnymi śmierdzącymi bombami, dziękuję. Okej, okay. Jeszcze bombkę tylko zgarnę. Coś tutaj było do podniesienia? W tym miejscu... Czym ta karta była? The Moon. Okej, okay. Double hash, osiągnięcie życiowe zaliczone. Let's go dalej. Jestem czerwony w ogóle jak na tych animacjach, dzięki SMP Superfan. Mam Liberty Cupa i mapa się włączyła od razu, jej. Zajebiście. Leczcie mnie, małe sukinsyny. Jep. Dobra. Chest nie będzie taki fajny, jak myślałem, ponieważ chciałem go sobie podwoić, żeby mieć więcej itemów z niego. Ale zrobienie hasza też było całkiem dobrym pomysłem. Znaczy zrobienie podwójnego hasza. Zrobienie zwykłego hasza to żadne osiągnięcie. Puf. Smały kamień. Damage up. Jak najbardziej. Nie żeby to się teraz liczyło. Bo i tak wszystko zarucham teraz. Całego challenge'a. Idziemy do góry na bossa. Przygotujmy się na walkę, ponieważ ta walka będzie bardzo, bardzo trudna. Ja już muszę zrobić 10 pompek teraz, żebym był dokładnie rozgrzany. Jep. Dwójka! Lepsza dwójka taka niż dwójka w rzeczywistości. There are all pickups in the room. D20 effect. Okej. Okay. Puf. Nic ciekawego tutaj nie ma jeszcze. Podnieś bombę, jej. Ale dobre rzeczy. Poker chip. Dokładnie dawało to, co? Chest na heavy pay of extra nothing. Nie. Daj mi mapę. Nie wiem, po co jest mapa, w sumie koniec pokoju. Koniec rana. Nie koniec piętra, ostatni pokój jest tutaj. Ale nie chcę czegoś takiego. Dobra, a i zaczku mój. Patrz, jak się łzami zapierniczę. To co, diarrhea kill? Pyr. Diarrhea kill, w ogóle bomby kill, cokolwiek. Nie wiem, co się dzieje. Jeszcze więcej bomb, sram, dobra. Ile ja tymi bombami będę napierdzielać, jeżeli odpalę to dwa razy? Troszeczkę jakby długo. To było fajne. Nikt mi się tylko naładuje ten pil jeszcze raz, to ja sobie to odpalę w jakimś pustym pokoju. Dobra, mamy klucz, więc otwieramy szatana. Jak zawsze mam klucz na szatana. Więcej bomb! Monster Langa nie chcę. Sam shit. Poza tym. Patrzcie, traf mnie. Pyr. Czy te bomby też będą się rozwalać? Tak, idealnie. Podwójna daryja, będzie świetnie. Papa fly, papa bless. Fuu, Jezus Maria, ale będzie bombów. Ej, spróbuję, dobra, nie. Ładuję tego pila i lecimy na Blue Bebe. Próbujemy zabić Blue Bebe samym tym itemem bez strzelania. Wątpię, czy się uda, ale może. Może będzie fajnie, jak się uda. Ja bym był bardzo za. Pyr. Chodź, już jak z grzybem idę przez świat, to biorę grzyba. Może jeszcze może dacki jeszcze dostanę, co? Uff. Ja mam jeszcze bombę ziom. Nie masz to się porównywać. O Jezus Maria. Toż to straszny przeciwnik. Yonikage. Yonikage jest przecież tragiczny. Pyromaniak! Za mało bomb w moim życiu jest przecież, prawda? Z tym się akurat zgodzę. W sumie mogę zabijać przeciwników sami bombami w ogóle wszystkich. Bo tych bomb tu jest multum. Mogę po prostu wejść w jednego i zrobić tak.
I to... no właśnie. Dzień dobry. Cześć, przykro mi, nie żyjesz. I się tu zale pole minowe, zajebiste to jest. Jeszcze jestem pyromaniakiem, żeby to chuja robi. Uf, uf, uf. Pur, 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 pur. Nie zginął od jednego tego. Spoko, mogę stać w miejscu, ja się zaraz wyleczę tymi bombami. Dzień dobry, full health. I to jest genialne, nie? Ale trudna gra, naprawdę... Takie trudne challenge. W sumie to nie jest przez challenge'a. To nie przez challenge'a tak się dzieje, to po prostu RNG jest zajebiste teraz. Dobra. Cześć. Co byś chciał ode mnie, blue bebe? Jezus Maria, ile bombów. Brr. Kuźma, co tu się odpierdziela na tym ekraniku? Ło, przestały. Dobra, to odpalę zwykłą bombę. A czy odpalę do Eria? Brr. Ej, zajebiste to jest. A tu jeszcze bomby są. W ogóle ten cały... Cała podłoga jest czarna, okej. Okay. Znaczy nie cała. Teraz będzie cała. Ja muszę naprawdę w każdym miejscu zamalować, to będzie nowy kolor na zimę. Teraz wszystko wygląda zajebiście. Właśnie, kuźwa, całe... Wszystko czarne, nie? Genialne. Czyli w sumie bardziej trochę takie szare. Puf! Okej, okay, to był challenge! Customowy, zrobiony przez użytkownika pliki, Mario się nazywał. Zakończony! Powodzeniem! Z podwójnym haszem nawet. Wow, po prostu wow. Pum, 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 pum. Piu. Dobra. To jest tyle, jeżeli chodzi o ten run. Jeżeli macie właśnie jakiegoś swojego challenge'a, to tak jak mówiłem, możecie podsyłać go na stronę, która jest w pierwszym linku pod tym filmem. A ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć!